W tym filmie porozmawiamy o tym, jak zachowuje się kondensator w obwodzie i jakimi równaniami możemy to zachowanie opisać. A w następnym filmie pokażemy na przykładzie konkretnych obliczeń, jak z tych równań skorzystać. Kondensator to element, który gromadzi ładunki elektryczne. Opornik nie potrafi zgromadzić ładunków elektrycznych, cewka też nie potrafi, a kondensator, jeżeli podłączymy go do źródła napięcia, to płynące ładunki elektryczne zostaną zgromadzone na jego okładkach. Podstawa działania kondensatora jest taka, że ładunek, jaki może on zgromadzić, jest proporcjonalny do jego pojemności i do przyłożonego do jego końców napięcia. Napięcie możemy zmieniać, a pojemność kondensatora oznaczana przez C to jego własność niezależna od obwodu, do jakiego jest on włączony. Albo, jeżeli mówimy o konkretnym kondensatorze, Wtedy jego pojemność C jest stała, to można powiedzieć, że zgromadzony przez kondensator ładunek jest proporcjonalny do przyłożonego do kondensatora napięcia, a stałą tej proporcjonalności jest właśnie pojemność kondensatora C. Narysujmy najprostszy obwód z kondensatorem. Niech będzie on podłączony do źródła napięcia stałego o wartości U i jego pojemność oznaczmy przez C. Jeżeli przekształcimy tę zależność, to pojemność kondensatora C jest równa stosunkowi ładunku zgromadzonego na jego okładkach do wartości przyłożonego do kondensatora napięcia. Przypomnijmy tylko, że w warunkach idealnych ładunki nie przedostają się przez kondensator z jednej okładki na drugą, tylko zgromadzone na jednej okładce ładunki dodatnie, zgromadzone w wyniku przyłożonego napięcia U. Odpychają ładunki tego samego znaku z drugiej okładki, i na drugiej okładce gromadzą się ładunki ujemne. Na obydwu okładkach zgromadzona jest taka sama ilość ładunku, ale na jednej są to ładunki dodatnie, a na drugiej ujemne. I we wzorze na ilość zgromadzonego na kondensatorze ładunku chodzi o ładunek zgromadzony na jednej z okładek. Ładunki nie przemieszczają się z jednej okładki na drugą, bo po drodze przeszkadza im w tym dielektryk. Ale jeżeli podłączymy do kondensatora napięcie, to do jednej okładki przez chwilę dopływają ładunki, a z drugiej okładki przez chwilę odpływają ładunki, czyli przez przewody łączące kondensator z pozostałą częścią obwodu przez chwilę płynie prąd. No i możemy zastanowić się, jak natężenie tego prądu zależy od przyłożonego do kondensatora napięcia. I jeżeli zmienia się w czasie, nie jest stałe, to w jaki sposób zmienia się w czasie. Możemy powiedzieć, że chcemy się dowiedzieć, jaka jest charakterystyka prądowo-napięciowa kondensatora, czyli chcemy wyprowadzić równanie podobne do prawa OMA dla opornika, które mówi nam, w jaki sposób prąd płynący przez element zależy od przyłożonego do tego elementu napięcia. Jeżeli podłączymy kondensator do napięcia stałego U, to po pewnym czasie naładuje się on w pełni. I zgromadzony na okładkach ładunek Q będzie równy pojemność kondensatora C razy napięcie U. Duże Q to całkowity ładunek, który znajduje się na okładkach kondensatora po zakończeniu procesu ładowania. Czyli wtedy, kiedy nie dopływają już do kondensatora żadne ładunki, bo więcej się już nie zmieści. Cała pojemność kondensatora została już wykorzystana i nie dopływa do niego żaden prąd ale jest to proces zmienny w czasie. Początkowy stan jest taki, że na okładkach nie ma żadnego ładunku i różnica potencjałów pomiędzy okładzinami jest równa 0. Q jest równe 0 i U jest równe 0, a końcowy stan jest taki, że kondensator jest w pełni naładowany i ilość zgromadzonego ładunku to duże Q, a napięcie to U, takie samo jak napięcie źródła. Jeżeli Podzielimy obydwie strony tego równania przez czas, to otrzymamy Q przez T równe jest C razy U przez T. Ale ponieważ jest to proces zmienny w czasie, to poprawniej będzie zapisać to równanie w postaci różniczkowej, czyli zmiana ładunku w czasie dQ przez dt równa jest stała pojemność C razy zmiana napięcia. W czasie. DU przez dT. Ponieważ wiemy, że zmiana ładunku w czasie to z definicji prąd elektryczny, to możemy zapisać, że wartość chwilowa natężenia prądu dopływającego do kondensatora w czasie ładowania, czyli natężenie prądu ładowania, równe jest C razy DU przez dT. Natężenie prądu ładowania jest proporcjonalne do zmiany napięcia na kondensatorze w czasie. A współczynnikiem tej proporcjonalności jest pojemność kondensatora C. Ważne jest to, że natężenie prądu ładowania nie zależy od napięcia, tylko od tempa zmian napięcia. Jeżeli napięcie się nie zmienia, np. wtedy, kiedy kondensator jest już w pełni naładowany, to prąd nie płynie. Tak wygląda równanie opisujące zależność natężenia prądu płynącego. W przewodach łączących kondensator z pozostałą częścią obwodu od napięcia na kondensatorze, czyli od różnicy potencjałów na okładkach kondensatora. Zastanówmy się teraz nad zależnością odwrotną. Jakim równaniem można opisać napięcie na kondensatorze w zależności od natężenia prądu ładowania? Wyprowadziliśmy takie równanie na tempo zmian ładunku, który gromadzi się na dodatniej okładce kondensatora: Q to jest ładunek, T to czas, a U to różnica potencjałów pomiędzy okładkami kondensatora. Pochodna ładunku po czasie czyli dQ po dt to z definicji natężenie prądu, który dopływa do okładki kondensatora. I to już jest związek pomiędzy natężeniem prądu a różnicą potencjałów na okładkach kondensatora. Ale można jeszcze zapisać go w inny sposób. Można go przedstawić w postaci całkowej. W tym celu takie równanie można przekształcić, całkując obie strony po czasie. Zanim to zrobimy, zmieńmy jeszcze oznaczenia zmiennych. Pewnie już się przyzwyczailiście do tego, że czas oznaczamy literą T. Takie oznaczenie pojawia się w wielu wzorach, ale w tych równaniach czas pojawia się na dwa różne sposoby, i dlatego litery T. Użyjemy do określenia bieżącej chwili czasu, a w celu uniknięcia kolizji oznaczeń czas, po którym całkujemy, nazwiemy tau. Tau też pełni rolę czasu, ale jest zmienną całkowania, a t to chwila obecna w czasie. W takim razie możemy przepisać równanie w postaci różniczkowej i równe jest c razy du po d tau. I całkujmy teraz obydwie strony tego równania. Całka z i po czasie, czyli po detał, równa jest całka z c razy du po detał, po detał. Pierwsza rzecz, którą można zauważyć, to to, że c to jest stała, która nie zależy od czasu i można ją wyłączyć przed znak całki. Więc prawa strona równania będzie równa c, Razy całka po czasie z pochodnej u po czasie. No i ważne jest jeszcze, żeby ustalić, w jakich granicach będziemy całkować. Najprościej jest przyjąć, i nie zmienia to ogólności całego rozumowania, że całkujemy po czasie od chwili początkowej t równe 0 do jakiegoś czasu t, do ustalonej chwili t. I po prawej stronie równania, tak samo od chwili t równe 0 do chwili t. Po prawej stronie równania mamy całkę z pochodnej pewnej funkcji, a całka z pochodnej pewnej funkcji to jest ta funkcja. W takim razie bierzemy tę funkcję w granicach całkowania, czyli to jest równe c razy u od t minus u od zera. Jeżeli podzielimy teraz obie strony równania przez c, to otrzymamy równanie 1 przez c. Razy całka od zera do t i podetał. Równa się różnicy potencjałów U od t minus U od zera. I gotowe. Tak wygląda postać całkowa w zależności prądowo-napięciowej kondensatora. Można jeszcze dodać do obydwu stron U od zera i wtedy postać całkowa opisująca napięcie na kondensatorze w zależności od prądu ładowania wygląda tak. U w chwili t. Równe jest 1 przez c razy całka od 0 do t i podetał plus napięcie na kondensatorze w chwili 0. Jeżeli w chwili t równej 0 włączamy źródło napięcia, to różnica potencjałów na kondensatorze w chwili 0, czyli ten składnik równania, będzie równa 0.